Nareszcie. Po zdecydowanie zbyt długiej walce z kreatorem map w Cywilizacji 6, który jest bardzo przystępny i działa bez zarzutów. I wcale nie mówię tego sarkastycznie. Udało się. Stworzyłem prawdziwy raj, pełen cudów, bohaterów i tajemnic. Ale pojawili się też tacy, którzy chcieli zagarnąć cały ten raj tylko dla siebie. Dlatego musiałem przemyśleć wybór cywilizacji, która będzie musiała ich powstrzymać. I tak sobie pomyślałem, jaka cywilizacja idealnie oddaje ducha kolonizacji, grabienia, bicia po kaskach i ogólnie budzi respekt. I tak oto zapraszam was na przygodę, w której spróbujemy obronić ten raj przed innymi chciwymi, niegodnymi i plugawymi cywilizacjami. Hej, hej, i co tam, podobało się? Mam nadzieję, że tak. No, tutaj już teraz bez żadnych jakichś tam tekstów napisanych i takich głupot tam. Chciałem bardziej opowiedzieć trochę od strony technicznej, co to było, bo w sumie pierwszy raz tak tworzyłem na większą skalę jakąś tą mapę w tej głupiej cywilizacji. No i dlatego też tyle trwało, bo ten... No tak, podstawowe funkcje są spoko, że można sobie zbudować tą mapkę i jakoś to działa, nie? Ale jak się zaczyna bawić na przykład w pozycje startowe, albo jakieś te specjalne zasady, to zaczyna być bolączka, nawet nie z tego powodu, że czegoś nie da się zrobić, tylko po prostu, że to nie działa i ty nie wiesz dlaczego, nie? Dlatego musiałem no, dosyć sporo tam internetu poprzeglądać w ogóle, dlaczego na przykład gra się nie odpala wcale, albo nie mogę wybrać cywilizacji, jak to poustawiać, tych tam cywilizacje przed tym, ludziki, jak zmienić te państwa miasta, żeby się pojawiały tak, jak je chcę. To wszystko było trudniejsze niż na początku mi się totalnie zdawało, dlatego to praktycznie no, cały tydzień to zajęło, nie? Tworzenie tam każdego dnia po trochę, ogarnięcie tego, żeby to miało jakiś taki sens chociaż trochę. No myślę, że mapka nawet spoko wyszła, nie wiem czy na tubie ktoś to robił, że tam stworzył własną mapę i na niej grał, ale ta no, jest na pewno dopakowana, nie? Tam starałem się, tam cudów narzucałem mnóstwo naturalnych, tereny są również zróżnicowane od jakichś tam wielkich pustyń, po górskie tereny, po jakieś tam zalewowe bagna, no mnóstwo tego nawaliłem, żeby spróbować właśnie zobaczyć, jak to wyjdzie. No pierwszy raz będę grał w sumie tak naprawdę na mapie przygotowanej przez człowieka, nie, a nie wygenerowanej przez komputer. No zobaczymy, jak to sobie wyjdzie. Civkę też sobie przypomnę, bo w sumie trochę dawno temu w nią ostatni raz grałem, ale praktycznie mam nadzieję, że tam wszystko pamiętam. Zagramy sobie tą właśnie Wielką Brytanią, czy tam po prostu Anglią. Mapa też ma trochę sporo tych takich jakby przejść wodnych, więc myślę, że to może być spoko. I w ogóle planowałbym najbardziej, jakby pasowałby mi zobaczyć, jak tutaj to wyjdzie. Tam będę grał chyba na Imperatorze, czy jakimś tam poziomie trudności trochę wyższym niż tam ten średni, czy który tam. I najbardziej bym chciał sprawdzić taki test właśnie jakby tutaj skończyć tą grę, mam nadzieję, że zwycięstwem. I później przejść do cywilizacji tej części Beyond Earth. O, i tam kontynuować jakby tę przygodę. Oczywiście tak fabularnie, nie? No sama seria myślę, że też będzie taka bardziej, nie aż taka, że tam będę tłumaczyć wszystko co i jak. Ale bardziej właśnie tak jakby, no fabularnie trochę, nie? Tam trochę wczówki, trochę głupot, trochę memów i tak by to jakoś tam wydało się zamknąć. To też nie będzie tak, że tam niczego nie powiem, co się dzieje, ale tak mniej więcej w skrócie będę tam opowiadać o tych mechanikach, które tam się w grze dzieją, bo oczywiście mam dwa dodatki, dlatego tych mechanik i tego wszystkiego jest dosyć sporo. No ale to chyba tyle, chciałem tak tylko właśnie wam tutaj powiedzieć, jak to wyglądało ze strony tworzenia tego i jak to będzie wyglądać grając. Więc co, no to tyle z mojej strony, zapraszam was bardzo serdecznie na te przygody, zobaczymy co to wyjdzie. Mam nadzieję, że jakaś fajna właśnie taka lekko podfabularyzowana seria z cywilizacji, bo no gra dalej jest, myślę, że bardzo dobrym przedstawicielem gatunku na ten moment. No, moim zdaniem nawet lepszym niż to Humankind, które teraz wyszło. Więc co, mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić i wy, i ja, i wszystkim będzie się to podobać. Dlatego na razie i do zobaczenia już niedługo. Cześć!